Nazywam się Jakub Wojciechowski, jestem radnym dzielnicy Siedlce. Jestem również wnioskodawcą tego projektu, tych oto schodów. W ramach projektu został wykonany generalny remont schodów, w tym murków, malowanie balustrad, wymiana stopni, które są, jak tutaj Państwo widzicie, z prefabrykantów, położone na starych stopniach. Jeszcze w ramach budżetu obywatelskiego w przeciągu 4 miesięcy mają zostać zainstalowane 3 latarnie parkowe wzdłuż schodu oraz monitoring miejski. W ramach remontu zostały wykonane kafelki na podejściach, płyty na podejściach, schody. Została zadbana roślinność naokoło schodów i to wszystko. Niewykonany został monitoring, który mam nadzieję, że uda się w przeciągu 4 miesięcy do końca doprowadzić. Oraz jeszcze nie zostały zamontowane 3 lampy, na które został właśnie ogłoszony w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przetarg i już jest wyłoniony wykonawca, który wykona je w przeciągu 3 miesięcy. W trakcie odbioru zostało zgłoszonych kilka zastrzeżeń, m.in. łączenie schodów i podjazdów na wózki ma to zostać poprawione w przeciągu kilku dni oraz płyty w niektórych miejscach, które tutaj Zarząd Dróg i Zieleni oraz Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zanegowali, że mogą nie wytrzymać zimy. Ze strony radnych dzielnicy, którzy byli dzisiaj przy odbiorze schodów, pojawiła się również wątpliwość ławki, która została zamontowana oto w taki sposób, czyli pod dużym spadem. Na pewno nie jest to komfortowa ławka do siedzenia i jak Państwo widzicie, wymaga poprawki. Razem z Radą Dzielnicy Siedlce będziemy nad tym pracować, aby również została poprawiona. Pan kierował tymi pracami tutaj przy remoncie schodów. Czy mógłby Pan powiedzieć, na jakie trudności natrafiliście przy tym remoncie, dlaczego ten remont tak długo trwał? Remont długo trwał, bo były problemy z dostawą materiałów. Musieliśmy czekać około 10 tygodni na okładziny schodowe i na jazdę dla wózków. A jakieś inne trudności, na które trafiliście już podczas samych prac? Czy to były drobne problemy, ale zostały na bieżąco rozwiązywane przez inspektorów nadzoru. To teraz takich trochę technicznych rzeczy. Na jaki okres udzielacie Państwo gwarancji na te schody? 3 lat. Mhm. A jakim kosztem cała inwestycja się zamknęła? Około 155 tysięcy. I teraz pytanie tutaj też od mieszkańców o te rośliny. W trakcie remontu zostały one posadzone. Czy w Waszej gestii jest jeszcze jakoś zadbać, żeby one się przyjęły, czy to już jest kwestia po stronie miasta? One po nasadzeniu były podlewane, no i jeszcze będziemy przez jakiś okres podlewać. My się bardzo cieszymy, że mamy normalne schody, możemy chodzić, bo tamte to były naprawdę tragiczne. A jak Pani ocenia stan wykonania? No, na razie jest wszystko ok. Zobaczymy, jak to długo będzie działać, bo poprzednie te naprawy to były masakra. Ale no teraz są wykonane, widać, od podstaw. Ale czy wygodne są? Wygodne są. Są po prostu płaściejsze, takie, że można swobodnie iść, nie trzeba tak do góry nogami, nie? A zieleń, uważa Pani, że jest wystarczająca te nasadzenia, czy przydałoby się więcej? No myślę, że jeszcze można by było coś dosadzić. Trochę tak tą skarpę wziąć, żeby ta trawa i tak przy brzegach. No ławeczki są super do odpoczynku, powiem szczerze, bo w chwili obecnej w tych maskach to człowiek jak wejdzie, to się zmęczy. Ale no myślę, że ludzie, którzy korzystają tutaj z okolicy, to naprawdę będą zadowoleni. No bardzo mi się podobają, najwyższy czas, że w końcu zostały zrobione, bo naprawdę było ciężko przejść. Czy uważa Pani, że one są praktyczne, dobrze wykonane? No myślę, że tak. No pierwszy raz przechodzę, także widzę, że dosyć to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że inaczej będą technicznie zrobione, bo przedtem to wypłukiwała woda wszystko, jak deszcze przyszły, a teraz to widzę, że są płyty, to zupełnie inaczej. A kolorystyka odpowiada Pani jako zastosowanych materiałów? Nie, bardzo lubię te szarości, także mi się to podoba. No, są o wiele, wiele lepsze. Na pewno idzie się po nich łagodniej niż po tamtych.
bo mimo młodego wieku, no zawsze po tamtych to się w połowie już miało dość tych schodów. A te są lepsze. A co sądzi Pani o kolorystyce i jakości wykonania? Dobra, jest, wszystko jest. No wiadomo, że może komuś by się marzyło lepiej, ale jest dobrze. 100 razy lepiej niż to, co było. Dziękuję. Schody są piękne, bardzo mi się podobają, ale uważam, że termin ich wykonania był bardzo długi, ponieważ od listopada do końca kwietnia. Ja wracam z pracy późno wieczorem, pracuję w służbie zdrowia, wobec nie wiadomo, jak to teraz wszystko wygląda. I taka droga okrężna, którą trzeba pokonywać od autobusu, jest bardzo długa, dlatego mówię, jestem szczęśliwa, że są w końcu wykończone, oddane dla nas do użytku, ale trwało to bardzo długo. Mam pytanie, jak się Panu podoba jakość wykończenia tych schodów? No wspaniale, szczerze mówiąc, ja jestem też starym budowlańcem. Rafinerię budowałem, ujęcie wody w Straszynie, także trochę mam pojęcia o robocie. Nie tylko ludźmi pilnowałem, ale robotę również. Większych zastrzeżeń Pan do wykonania nie ma? Nie mam, przyznam się szczerze, że nie mam, bo moje są bardzo dobrze wykonane. Oby tylko tak spełniały dalej rolę, tylko obawiamy się o tę młodzież właśnie tę chuligańską, żeby nam nie zniszczyli, bo oni zaczną tu malować po tych schodach, to w ogóle jakieś butelki tłuc i tak dalej, no różnie to bywa, nie? No zobaczymy, może w końcu pomyślą, że nowe to nie będą tak niszczyć. A mam pytanie, czy tutaj w okolicy widzi Pan jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia, zadbania, wyremontowania? Nie, tu raczej u nas to już jest w porządku. Jedynie, no, co miałbym zastrzeżenie, to do tego chodnika, który jest na ulicy Skarpowej, idzie na dół. No ale nie wiem, czy to jest też inwestycja. Ale o jakość jego, czy o parkujące samochody? To znaczy o jakość, bo właśnie te samochody stają, zarywają, ja znam, no tak jak mówię, ja tu mieszkam ponad pół wieku, także ja znam tu, jak te prace wyglądały w naszej gospodarce. No nie chciałbym krytykować, ale tam idą tak, jak przypominam, wymieniali rury gazowe, bo były drewniane jeszcze, drewniane takie okrągłe, w środku dziury były wiercone, tak, no są żeliwne, po jakimś czasie zaczęli prąd, bo były słupy też, po prostu elektryczne i oświetlenie było. No to firma po prostu swoje kable kładła. I tak co parę miesięcy, co rok, co dwa, coś innego, nie? Kanalizacja później i tak dalej. Także ten chodnik to jest taki, no, ruchomy można powiedzieć. I nie dziwnego, że takim samochodem wjedzie, nawet osobowym takim, który to za dużo nie waży. I też te płytki siadają. No trudno, nie wiem, chyba nie ma takiej możliwości, żeby zabronić, bo jednak tych samochodów to kilkadziesiąt, nawet może kilkaset by się nazbierało. Także no parkują tu, parkują. Mam jeszcze jedno pytanie do Pana. Wiemy, że życie Pana zawodowe było z budowlanką związane. Jak, wiem, że samo wykonanie schodów uważa Pan za dobre. A jak przebiegały prace? Jaka była jakość, podejście firmy, która to wykonywała? Uważam, że wszystko było w należytym porządku. Jedynie może, no, mielibyśmy jako mieszkańcy to zastrzeżenie, że to jednak 6 miesięcy trwało. No, ale rozumiemy sytuację, ja bynajmniej rozumiem sytuację, bo znałem od początku, że były problemy z materiałem, właśnie z wykonawcą tych poszczególnych stopni i tak dalej, bo to były robione na zamówienie, że tak powiem. No bo tak wykonanie, to no, naprawdę nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Wiem, że pod spodem jest również betonowy, taki podobny jak te schody. Na wierzchu też są. No i jedynie, no, szczerze mówiąc, nie znam tej technologii, bo to już jest bardziej nowa. Ja już ładnych kilkanaście lat nie pracuję. Że to jest naklej, naklejana na klej. No, czy pod spodem są odlane, betonowe, prawda, schody, a na to jest właśnie to wkładzone.